Większość lasów w Polsce to lasy państwowe, które są pozostawione w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Dla takich lasów sporządzany jest plan urządzenia lasu. Jest on sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Polskie prawo gwarantuje każdemu obywatelowi możliwość uczestniczenia w tej procedurze poprzez składanie uwag i wniosków do tego planu urządzenia lasu. Tu warto wspomnieć, że plan urządzenia lasu, ich projekty, a także prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko są to dokumenty, które zawierają informacje o środowisku, w związku z czym są udostępniane społeczeństwu w drodze dostępu do informacji o środowisku. Opracowanie planu urządzenia lasu jest to złożona procedura, trwa ponad 2 lata. Wśród takich najważniejszych punktów należy wyróżnić przede wszystkim komisje urządzeniowe. Mam tutaj na myśli komisję założeń planu. Jest to komisja, która jest zwoływana zaraz na początku samej procedury opracowania planu urządzenia lasu. Jej celem jest opracowanie takich wstępnych założeń do planu urządzenia lasu. Następnie po wykonaniu prac terenowych i opracowaniu danych przez wykonawcę, który wygrał przetarg na opracowanie planu urządzenia lasu, jest zwoływana Narada Techniczno-Gospodarcza. Jest to takie spotkanie, podczas którego dyskutowany jest kształt projektu planu urządzenia lasu, który jest zaproponowany przez wykonawcę. Komisją urządzeniową jest także Komisja Projektu Planu. Jest to komisja, która ma charakter bardziej takiej debaty nad opracowanym już projektem planu urządzenia lasu. Jest ona nie zawsze zwoływana, ponieważ dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma obowiązek zwołać się tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ktokolwiek złoży uwagi i wnioski. Większe inwestycje typu budowa asfaltowych dróg leśnych będą wiązały się z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowych i obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000. Przy tego typu inwestycjach, gdzie inwestor, którym w tym przypadku jest nadleśnictwo, ma obowiązek sporządzić raport oddziaływania na środowisko, wójt, który najczęściej wydaje tę decyzję środowiskową, ma obowiązek poinformować społeczeństwo o tym postępowaniu i społeczeństwo ma możliwość wypowiedzenia się na temat planowanej inwestycji w lesie, czyli złożyć uwagi i wnioski. Sposób składania uwag i wniosków jest całkowicie odformalizowany. Należy tylko szukać ogłoszeń, które właśnie będą w Biuletynie Informacji Publicznej bądź też w prasie lokalnej, kiedy następuje ten termin zgłoszenia uwag i wniosków i w tym terminie 21-dniowym złożyć uwagi i wnioski. Głos każdego obywatela jest zawsze odnotowywany i nawet jeśli w danej edycji opracowania planu urządzenia lasu nie zostanie ten głos uwzględniony, to w przyszłości, jeśli te uwagi i wnioski będą się powtarzać i społeczeństwo będzie zwracać uwagę na te same kwestie, to prędzej czy później ktoś, kto opracowuje ten plan urządzenia lasu, zwróci na to uwagę. Pamiętajmy także, że uwagi i wnioski zgłaszane przez społeczeństwo są też ważnym sygnałem dla osób zarządzających lasem o tym, jakie obywatele mają potrzeby w stosunku do lasu, który jest dobrem ogólnospołecznym. Pamiętajmy o tym, że na terenie nadleśnictwa to nadleśniczy wykonuje samodzielnie gospodarkę leśną i w tym zakresie ma pewne kompetencje. Dlatego jeśli jest to wskazane i potrzebne, możliwym jest wnioskowanie do nadleśniczego o zmianę na przykład sposobu rębni, czy też jej zaniechanie w danym wydzieleniu. Jeśli potrafimy udowodnić, że dane drzewo jest siedliskiem gatunku objętego ochroną, warto przypomnieć leśnikom o przepisach obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną. Mam tutaj na myśli zakazy, które ustanowił ustawodawca, na przykład zakaz niszczenia siedlisk czy też umyślnego płoszenia. Jeśli sposób wykonania gospodarki leśnej dalece wykracza poza to, co jest przewidziane i dopuszczalne w prognozie oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko, mogą mieć zastosowanie także przepisy dotyczące szkody w środowisku. W takim przypadku dobrze powiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która jako organ ochrony przyrody ma pewne kompetencje do tego, by podjąć pewne działania zapobiegawcze bądź też naprawcze. przypadku naruszenia ochrony przyrody warto to udokumentować. Żyjemy w dobie telefonów komórkowych, zatem każdy telefon ma w zasadzie już funkcję robienia zdjęć, nagrywania wideo, czy też funkcję dyktafonu. W taki sposób udokumentowane zdarzenie będzie wystarczającą podstawą do tego, żeby wszcząć postępowanie w sprawie popełnionego wykroczenia.